ten pobyt w Rzymie i nie tylko zaowocował medalami leżącymi tutaj na naszym radiowym stole. Proszę pokrótce scharakteryzować, który i za co. Cóż, mi się udało zdobyć dwa medale. Jeden jest złoty w mojej kategorii wagowej, w kategorii ultra ciężkiej, a drugi srebrny jest z kategorii Open. Kategoria Open to jest tak zwany turniej medalistów, czyli wszyscy z danych kategorii, w danych dywizjach pasów, stopni, mają możliwość walki, tak, medaliści, tak, turniej medalistów, zmierzenia się z rywalami lżejszymi, cięższymi. No jest to bardzo widowiskowa konkurencja. Czarek zdobył złoty medal, wygrywając w finale z zawodnikiem ze Szwajcarii, też w kategorii ultra heavyweight. Purpurowe pasy. W klasie pasów purpurowych, także to już jest tuż przed brązowym, także bardzo wysoki poziom. A proszę powiedzieć, jak zaczęła się przygoda tutaj z MMA, sportami walki, właśnie w Nadarzynie, tu na tym lokalnym gruncie? Jak do tego doszło, że no, skrzyknęliście się panowie, czy ktoś was skrzyknął, jak to było? Generalnie, jeżeli chodzi o genezę powstania sekcji w Nadarzynie, no to olbrzymi wkład w to ma świętej pamięci wójt Janusz Grzyb, który namawiał mnie do tego, żeby stworzyć coś takiego tutaj. Ja wiele, wiele lat temu nie widziałem się nigdy w roli trenera, czy też organizatora jakiejkolwiek sekcji. Natomiast tak było i słowa wójt dotrzymał, stworzył nam warunki. I tak jesteście już 10 lat, ponad, tak? 10 lat, myślę, i oprócz MMA startujemy w brazylijskim jiu-jitsu, w submission, mamy też i występy w sandzie, w przyszłym roku przymierzamy się do startów w kickboxingu. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, jest oczywiście Czarek, jest najbardziej utytułowanym wychowankiem, zawodnikiem naszej sekcji, ale też są zawodnicy Kuba Szklarczyk, Mateusz Świątkowski, Michał Bednarski. Myślę, że w tej chwili około 80 jest zawodników, którzy już mają za sobą starty i na swoim koncie medale z mistrzostw Polski. Ja jeszcze chciałam was zapytać o taką bardziej psychologiczną stronę tego sportu. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie, że w tym kierunku? Czy tak już poszło i po prostu tak zostało? Co wam to daje? Może ja zacznę od siebie. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że uczęszczałem do gimnazjum w Nadarzynie i klub w Nadarzynie istnieje już jakieś pół roku, roku czasu. Czyli jakieś 9 lat temu rozpocząłem przygodę ze sportami walki właśnie w Nadarzynie. Wiadomo, treningi są zawsze o 18, nie można się spóźnić, tak? Gdzieś tam uczymy się tej punktualności, dyscypliny, tak? Wszystkiego tego zaangażowania. Jeżeli przyjdę zmęczony po graniu w piłkę, to nie będę miał siły na treningu. Jednak z tym treningu dać siebie wszystko za każdym razem, no to staram się jakoś podporządkować ten dzień, żeby mieć jak najlepszą formę i jak najwięcej z siebie dać. Tak samo kwestia zawodów, tak? Gdzieś tam przygotowania trwają około miesiąca, dużo wyrzeczeń, wiadomo, nawet w dorosłym dłużej, życiu. Tak, zależy. No teraz już mieli chyba ile? 8 tygodni. Trzeba pogodzić wszystko z pracą, z domem, z rodziną, z przyjaciółmi i gdzieś tam układać sobie to tak, żeby można było wyjść i zaprezentować się z jak najlepszej strony, no i wiadomo, każdy chce wygrać. Tak? Jest ta strona sportowa, o której mówimy, ale jest i też ta druga, logistyka, bo to też jednak wymaga czasu, przygotowań. Wiadomo, jedziecie na turniej, trzeba gdzieś przenocować, trzeba coś zjeść, no to mamy, też aprobuje. Mamy duże samochody, także. No, ciepłe śpiwory. Myślę, że Jana do Włoch męcząca byłaby samochodem. No, myślę, że bardzo. Do Niemiec jechaliśmy samochodem, ale to na szczęście dobra autostrada i dobrzy kierowcy, bo to Czarek razem z Kubą jechali. I ten, jak ja bym jechał, to moglibyśmy nie dojechać, bo jestem kiepskim kierowcą. Ale tutaj pan zauważył bardzo właśnie ważny problem. Znaczy oczywiście my jako sekcja GLKS-u dysponujemy jakimś swoim budżetem jako sekcja. Wsparcie gminy jest jak najbardziej i my się staramy wszędzie, gdzie jesteśmy za granicą, promować gminę i pokazywać ten Nadarzyn z jak najlepszej strony. I uważam, i to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, bo ja już tych imprez międzynarodowych jako zawodnik taekwondo zaliczyłem wiele, że naprawdę nasi chłopcy wstydu nie robią.
I tutaj nawet chodzi o całokształt, że nie ma bariery językowej i nie siedzą gdzieś w kącie, nie chowają się. Zarówno pokazują się bardzo fajnie jako sportowcy, jak i ludzie, że jako ludzie, jako mieszkańcy gminy, jako Polacy. Natomiast prawda jest taka, oczywiście my mamy wsparcie gminy, ale takie wyjazdy jak do Niemiec właśnie, jak do Rzymu, gdzie zaliczyliśmy tak naprawdę dwa turnieje, spędziliśmy tam 4 dni, to wiadomo, to są wszystko koszty i gdyby nie pomoc kilku osób, które po prostu są przychylne nami, kibicują naszej sekcji, jak Maciek Wącikowski z firmy Campereso, czy też Dariusz Malinowski z firmy Globtrans, czy też Dariusz Kopeć, Auto Wyględy, czy też Piotr Malinowski z Pentrak, nie mielibyśmy takiego komfortu psychicznego, że możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na walce, na wyniku sportowym. Bo to, jaki ten wynik sportowy będzie, to jest też wiele zależności, bo jest dyspozycja dnia, jest jakieś tam oczywiście szczęście w losowaniu, bo to też ma to wszystko, wiele czynników na to się składa, prawda? Ale dzięki tym ludziom, dzięki tym firmom, mogliśmy się skoncentrować tylko i wyłącznie na przygotowaniach i uważam, że jako trener mówię to z pełną odpowiedzialnością, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani i uważam, że wynik przywiezienia 4 medali z tak poważnej imprezy, z tak mocną obsadą, biorąc pod uwagę, że są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie robią brazylijskie jiu-jitsu, a dla nas jest to jakaś tam po prostu, jest to jakiś tam dodatek do naszego przekrojowego treningu MMA, uważam to za dobry wynik. Szacun wielki panowie oczywiście za wyniki i za sportowe osiągnięcia. Powiedzcie jeszcze, bo rośnie popularność jednak sportu w walki. Co o tym decyduje, że ludzie chętniej oglądają różnego rodzaju sporty walki, nie tylko MMA, mam na myśli. Na pewno media. Prawda? Na pewno media, coraz więcej gal, prawie na każdym kanale są dostępne gale raz w miesiącu. Duże, mniejsze federacje, organizacje zarówno polskie, jak i zagraniczne, no ale właśnie też bardzo duża przekrojowość tego sportu, gdzie rozbijamy całe ciało. Jest bardzo, treningi są rozwojowe ogólnie, tak? Grając w piłkę nożną, dużo biegamy, kopiemy tą piłkę, a jednak gdzieś tam te górne partie ciała nie pracują. W siatkówkę dużo skaczemy, dużo uderzamy rękami i znowu te nogi gdzieś tam są zaniedbywane, a jednak w MMA trzeba i bić, i uderzać, i rzucać, i wstawać z tego parteru. Trzeba mieć bardzo dobre zdrowie, dbać o siebie, tak? Może dlatego ludzie idą w tym kierunku też.